Dzień dobry. Zanim zacznie się nasza rozmowa, chciałem wam podziękować, że tak licznie byliście ze mną przez cały 2023 rok, bo to dzięki wam zostałem najczęściej odtwarzanym podcastem w Polsce na platformie Spotify. Bardzo, bardzo i to bardzo wam dziękuję. Dzień dobry państwu. Rozmowy żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam, Czesław Mozil. Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów. Wieloletnie doświadczenie światowej klasy czasomierze. Bezpieczeństwo i prestiż na najwyższym poziomie. Royal Watch. Polecam, Mateusz Borek. Dzisiaj u mnie Karolina i Roger. Dzień dobry. Cześć. Hej. Jakim jesteście małżeństwem? No. Kochającym się, energetycznym. Kutliwym. O, czyli wreszcie prawdziwa wersja. Roller coaster. Emocjonalny. Ale gdzieś na sam koniec zawsze jesteśmy tylko ona i ja. A o co się kłócicie najczęściej? O duperele. Każdy w sumie w związkach, jak ze sobą mieszka, to się kłóci o duperele. To nigdy nie chodzi o jakieś poważniejsze rzeczy. Ale o co pakujesz walizki? O co ostatni raz chciałaś się wyprowadzić? O słowo do słowa. A co było pierwszym słowem? Nie, właśnie wiesz, jaka jest różnica między kobietami i mężczyznami, że mężczyźni patrzą na to, co spowodowało cały w ogóle wybuch, a kobiety patrzą na to, że okej, to spowodowało, ale kolejne etapy też są ważne, to jak reagujesz, to co mówisz i w ogóle. Więc generalnie my kobiety patrzymy bardziej emocjonalnie na to, że to, od czego się zaczęło, to jest jedno, ale to, co dzieje się dalej, to jest druga rzecz, bo to, że na przykład jedna osoba drugiej sprawiła przykrość, no to wystarczy powiedzieć, dobra, nie miałem tego na myśli, przepraszam. No ale, że zamiast tego jest to wychodzą pakowania walizki. Ty się tak kłócisz? Ja myślałem, że to właśnie szybko ucinasz. Właśnie, czy to jest jakaś alternatywna wersja? Nie chcę też za bardzo jakby zdradzać tych takich naszych tych, ale to bardziej po prostu chodzi o to, że ja jestem osobą, która bardzo szybko chce uciąć temat już. Było okej. Mówisz jej, spakuj się. Nigdy. To ja mówię, że spakuj. Nigdy. Tu chodzi nawet o co mogę zdradzić, nawet takie malutkie rzeczy, kiedy na przykład jest jakaś tam mała kłótnia i na przykład Karolina nagle wychodzi z pokoju i ona jakby oczekuje, żebym ja teraz bieg za nią i ją przepraszam albo coś. Okay. A to nie zawsze tak działa. Po prostu czasami też trzeba... Dobra, jak mówisz chcesz, o wczorajszej sprzeczce. Na przykład. Czasami wystarczy wrócić do tego pokoju, przestań i się dogadamy. Ja naprawdę jestem bardzo mało taką osobą, jakby cenię sobie bardzo, bardzo spokój w swoim życiu. I też mogę to sobie powiedzieć. I te kłótnie po prostu są dla mnie takie kompletnie niepotrzebne na dzień, na co dzień, ale jakby rozumiem gdzieś tam, jakby w każdym związku, jakby było wszystko idealnie, to by na pewno było coś nie tak, bo to jakby rozumiem, kłótnie muszą być. Czy muszą być tak często? Nie, ale... Myślę, że w życiu każdej kobiety, każda z nas chce poczuć się jakby doceniona bezpiecznie, ale też taka, że będę z tobą ponad wszystko i nawet jeśli się kłócisz, no to jednak ja znam siebie i moje przyjaciółki, że każda z nas chce usłyszeć coś takiego, że niezależnie od sytuacji chcę, żebyś zawsze była przy mnie i ze mną. I często tak mówisz? Zawsze. Skąd ten uśmiech? No dobra, ale... Dlatego wczoraj właśnie była mała sprzeczka. A kto podaje pierwszy rękę? No kto? Naprawdę? No bo, zawsze za dużo będzie takich w sumie prywaty już trochę za bardzo, ale chodzi po prostu sam fakt, że co mogę powiedzieć, że bardzo, bardzo, bardzo rzadko jestem inicjatorem. Nie, to nieprawda, to bardziej chodzi o to, że Roger jest bardzo, ale to bardzo uparty i żelazny w swoich postanowieniach. Jak on powie, że tak ma być, to tak ma być i on się nie ugina. I czasem niestety to wychodzi w drugą stronę, a ja z tego względu, że nie potrafię iść spać pokłócona, muszę się przed pójściem spać pogodzić. Jak ja wchodzę do pokoju i widzę, że on już chrapie, jeszcze się nie pogodziliśmy, to mnie krew zalewa. Ile najdłużej się nie gadaliście ze sobą? Albo się kłóciliście może w ten sposób? Dawaj, Sherlocku. No, znaczy ja wiem, kiedy, no, dwa dni może. Trzy. Albo trzy, no niecałe trzy dni. No. Trzy dni bez spania. Dwie noce. Trzy dni. Karolina, jeszcze już jest akcept?
Że to tak, prawda? Tak. Karolina powiedziała, że ojcem waszego związku jest Marcin Dubiel. Słusznie czy niesłusznie? Jest to jakby jeden z ojców. Jeden z ojców. Radosław Podczuski. No właśnie, mnie to zastanawiało. Gdzieś tam takim największym inicjatorem i to bez apelacyjnie, bez dyskusji nie jest na pewno Radek Podczuski. Czyli on jest bardziej ojcem. Tak, na pewno. Jakby geneza tego wszystkiego jest taka, że Marcina była kobieta, trenowała z Radkiem i pewnego dnia jego była dziewczyna, nie mogła przyjść na trening i zaproponowała Karolinie, żeby poszła i Karolina poszła, przez co poznała Radka i zaczynała chodzić do Unika na treningi, ale jeżeli chodzi o takiego naprawdę inicjatora, który gdzieś tam mi dał tego kopa, żeby dawaj, spróbuj, bo mnie namawia, nie, co ty nie, i w końcu jakby on był tym inicjatorem i przez to też powiedzmy, że gdzieś tam zebrałem swoje siły, żeby po prostu spróbować. To jest Radek Podczuski, zdecydowanie. Przyznałam mu, że on jest ojcem, bo kiedyś się wykłócał, że on jest ojcem, więc po prostu znałam, tak, masz rację, dzięki tobie po raz pierwszy pojawiłam się w sumie w tym klubie. Miałem tu taką nieprzyjazny żart dookoła tego, ale idźmy dalej. Karolina powiedziała, że ten rok pokazał, że wasze małżeństwo jest na dobre i na złe. To co działo się na przestrzeni tego roku? Wiele zmian. To prywatnych co? I zawodowych. No zawodowych to na pewno. Aktualnie razem działamy z moim mężem, jeśli chodzi o show biznes. Tak, jakby zająłem się jakby całym jakby menedżerstwem Karoliny. A wiesz, kto jej to mówił? Ja ci to tak, mówię, nie? Tak. No jakby ja się zacząłem tym wszystkim. To prawda, chyba byłeś nawet pierwszą osobą, która powiedziała, żeby Roger się tak. zajął. Zająłem się tym, co też jakby mogę powiedzieć, to jakby od ponad pół roku jakby już nie pracuję w firmie, w której pracowałem, jakby zostawiłem to i zająłem się po prostu swoimi rzeczami, różnymi inwestycjami. Niektóre pewnie w przyszłym roku, coś tam koło marca, kwietnia też pewnie będziemy coś ogłaszać jeszcze nowego, a na tą chwilę zająłem się Karoliną, różnymi takimi inwestycjami, no i gdzieś tam treningami. Ale to bardzo pozytywna zmiana. No i jak się odnajdujesz w nowej roli? Jak patrzysz na rozstanie z Małgorzatą Leitner, no to myślisz, że robisz to lepiej? Nie mi to oceniać. No jakby, możemy zapytać zainteresowaną. Jakby nie mi to oceniać, jakby też będzie jakby mimo wszystko ciężko jej odpowiedzieć, bo jakby jestem jej mężem, robię to, co, co w sumie sam się uczę robiąc to. Jakby teraz już jakiś czas to robię i uważam, że całkiem nieźle mi to wychodzi. Aczkolwiek, pamiętam pierwsze maile. Te no właśnie zastanawiamy, co było trudnością. Te pierwsze maile na początku. Jak to napisać, w który sposób, żeby nie za agresywnie, nie za bezpośrednio, ale gdzieś tam, bo ja zawsze po angielsku super sobie radziłem, bo jakby miałem jakby na zajęciach, które były jednym z moich ulubionych przedmiotów, były negotiation skills. Więc gdzieś tam dużo było tych jakby jak do pewnych negocjacji podejść, więc gdzieś to miałem w głowie, ale na przykład jeżeli chodzi o polski język, ciężko mi było musiałam na początku redagować maile. Te maile napisać. Teraz to już pełen luz, robię to cały czas. Uważam, że mi to nieźle wychodzi, czy mi to, nie mi to oceniać, jeżeli chodzi o porównywanie z tamtą panią. Okej, okay, no i będziesz miał też innych pod sobą? Wyobrażasz sobie coś takiego? Dlaczego nie chciałbyś mieć agencji? Przecież ty jesteś od razu taki myślący strukturalnie i żeby robić duży biznes. Czysto teoretycznie tak, ale wolę się zająć tylko i wyłącznie moją żoną. I gdzieś tam mimo wszystko sfokusować się na swoich innych rzeczach, które jakby planujemy i planuję mieć jakby też swoje inne rzeczy. No dobra, a Karolina, jak ty patrzysz na to, jak zajmuje się tym Roger, to teraz masz też dużo większą świadomość tego, jak to wygląda? Bo zastanawia mnie, na ile wcześniej po prostu byłaś w trybach jakiejś agencji, a na ile teraz po prostu na przykład masz dużo większą świadomość tego i rozmawiacie o tym, co się dzieje dookoła ciebie. Zdecydowanie teraz rozumiem ten biznes od podszewki. Pierwsze maile musiałam redagować, co też znaczy, że niektóre musiałam napisać. Wdrażaliśmy się wspólnie, ale widziałam w tym ogromny potencjał i teraz już nawet nie sprawdzam tych maili, bo ufam Rogerowi w 100% i wiem, że robi to bardzo dobrze. Natomiast jeśli chodzi o spotkania z klientami bezpośrednie, jestem tam, rozmawiam przez telefon i całkiem inaczej to wygląda. Rozumiem ten biznes i uważam, że spełniamy się w tym po prostu. No nie, no to ja właśnie pamiętam, że rozmawialiśmy, to ja od razu wiedziałem, że Roger jest do tego doskonały. I tak samo myślę, że gdyby Roger poszedł w całą agencję, to też byłoby to bardzo dobrze zrobione, dlatego że brakuje profesjonalizmu w tej branży. No myślę, że tak, natomiast wydaje mi się, że jeśli mogę już coś wtrącić, to Roger świetnie się spełnia w innych też rzeczach i myślę, że jakby miał tracić swoją energię, to rzeczywiście
ja jako żona, natomiast myślę, że on chce biznes na skalę światową, wiele porządniejszy, taki, który przyniesie jeszcze więcej profitów. Dobrze, a teraz takie pytania. Ile razy więcej zarabiasz, jak Roger zajmuje się twoimi obowiązkami? Ja mogę odpowiedzieć na to, jakby nie będę mówił tu o kwotach, ale na pewno jest to więcej. Jest to na pewno zdecydowanie więcej niż wcześniej. I czym to jest spowodowane? No bo masz jakby w agencji jakby procenty, które są, jakby są... Czekaj, ale ty nie bierzesz procent, ty jesteś charytatywnie? Biorę procenty, ale po pierwsze biorę o wiele mniejsze, a po drugie tutaj jakby mimo wszystko jest wszystko transparentne, ona ma dostęp do maili, ona wszystko widzi, wszystko, cała kwota wpada na jej konto i później się gdzieś tam rozliczamy, a wcześniej jakby po prostu nie miała dostępu do tych wszystkich rzeczy. I tak to ten temat zamknę. Małżeństwo dużo zmienia. Jeżeli chodzi o mentalne podejście, czuję się naprawdę dobrze, bezpiecznie. To co tak naprawdę zmienia małżeństwo? Jak sobie pomyślicie o tym, jak byliście razem bez ślubu i po ślubie? No, ślubu byliśmy tak naprawdę bardzo mało, bo byliśmy 8 miesięcy razem. Dziewięć miesięcy. Natomiast rzeczywiście gdzieś to jest taki fundament, który jak się kłócimy, to wiemy, że musimy się pogodzić. Natomiast rzeczywiście jest to gdzieś tam taka jedność, taka rodzina. Wtedy czujesz tą taką pewność, że wracasz do domu i to twojego domu, który sam budujesz. Twoja rodzina nowa, którą z własnego wyboru po prostu tworzysz. I to gdzieś tam jest dla mnie takie ważne i podtrzymuję te słowa, które wcześniej powiedziałam, bo małżeństwo dla mnie jest piękne. Okej, ale to powiesz, bo jest taki kryzys tego, że dużo ludzi mówi, że po co nam małżeństwo, po co nam ślub, nie? No bo i to jeżeli jesteśmy ze sobą, no to ta deklaracja jest wystarczająca. Nawet, wiesz co, ze względów prawnych mam tu na myśli, nawet jak się drugiej połówce coś stanie. I oczywiście nikomu tego nie życzę odpukać. Jak ktoś wyląduje w szpitalu, no to żona ma dostęp, a dziewczyna już nie. No i vice versa, no jakby Karolina to fajnie, ja to jedyne, co w sumie mogę tego się powtórzyć, to jest po prostu czuć, że jesteś takim jednym teamem. I jak już kiedyś to mówiłem, jakby to jesteśmy my kontra cały świat i ja wiem, że na sam koniec, jak wszyscy się ode mnie odwrócą, to wiem i czuję to, że na sam koniec jakby moja żona stanie za mną, jak będzie trzeba. No. Więc to jest coś takiego, moim zdaniem, co gdzieś tam to małżeństwo nasze gdzieś tam skleja. Po prostu dla mnie to też jest fajne, że moja żona gdzieś tam ma to samo nazwisko, co ja. Też jak podróżujemy jako małżeństwo, wszyscy nas jakby witają jako... jakby akurat za granicą to nie mówią pani pisarek, tylko mówią pani sala. Tutaj jest troszeczkę inaczej w Polsce i ciężko jest, żeby to się zmieniło gdzieś. Ja to rozumiem i to jest normalne, bo pisarek to jest też marka, która jest tutaj już wyrobiona przez wiele, wiele lat i ja w ogóle nie mam z tym problemu. Czasami jej... Czekaj, nie skończyłem. Czasami jej gdzieś tam dokuczam i mówię, ty, ale na tym zaproszeniu jest napisane Karolina Pisarek bez sala, o co tu chodzi? I to, ale bardziej to w sposób pozytywny, broń Boże, nie robię jakichś awantur ani nic, ale... Roger, żebyś cały świat się odwrócił od ciebie, to musiałaby być taka sytuacja jak w The Walking Dead, że wszyscy staliby się po prostu zombiakami, bo wydaje mi się, że jesteś tak fajnym i poczciwym gościem, że jednak ciężko, żeby sobie to wyobrazić, żeby świat przestał cenić akurat takie wartości. To wydaje mi się abstrakcyjne. Ale wiesz co, nawiązałeś do ciekawej tej kwestii, jeżeli chodzi o kasę, że wszystko idzie do Karoliny, a ty ewentualnie możesz sobie wypłacać ten proces, no bo wy mówiliście o tym, że nie macie intercyzy, ale jak ty chcesz robić taki duży biznes, to też nie jest tak, że taka intercyza na przykład by po prostu była bezpieczna? Nie, kompletnie nie. Jakby szczerze ci powiem, jakby w pełną świadomością wszedłem ten związek z Karoliną, a w małżeństwo to już w ogóle. Ja jej ufam na 100%, ja bym mógł jej w sumie oddać wszystko, co mam. Nie, ale bardziej mi chodzi o to, że może ci się powinąć noga w biznesie. Bardziej w tę stronę niż w... No nie, o tym, że ty zarobisz dużo siano, a Karolina ci powie, bara. Nie. Bardziej mi chodzi też o to, że nie wpierdzieliłbym się w coś takiego, że bym wszedł w biznes, który by nie wyszedł i jeszcze by były z tego jakieś ogromne długi. Wręcz przeciwnie, zainwestuję pieniądze w coś, ale jak coś nie wyjdzie, to ja po prostu stracę swoje pieniądze. Okay. To bardziej w ten sposób. Nie robię nic pod tytułem, żeby ona miała jakiś problem później z tym. To nie ma takich rzeczy. No dobra, teraz też mnie to zastanawiało, no bo wychowaliście się w zupełnie dwóch różnych środowiskach. Tak. Widzicie na przykład różnicę tego wychowania w waszym życiu? Tak.
No bo od twojej strony jest na pewno to dużo łatwiej da się dostrzec. Co widzisz? Widzę inne podejście do niektórych spraw. No, jakby nie neguję niczego jej oczywiście, ale w momencie, kiedy dochodzisz do czegoś od samego zera, gdzie nie miałeś wcześniej dosłownie nic, to całkiem inaczej postrzegasz najmniejsze gesty. Chociaż Roger też w sumie bardzo, bardzo jest hojny, szlachetny i widzi wiele. Natomiast widzę takie małe, inne podejście, jeśli chodzi o osiągnięcia. No tak po prostu mamy troszkę inaczej, ale podobnie. O. A ty, Roger, widzisz? Nie, bardziej tu już jak widzę jakieś różnice, to bardziej w charakterze, gdzie gdzieś tam po prostu Karolina całe życie, powiedzmy profesjonalne życie w zawodowstwie obracała się jakby, gdzie było multum ludzi, multum kamer i cały czas gdzieś widzę na przykład po niej, że jakby ona by bardzo chciała, żeby jak już gdzieś coś robimy, żeby tego wszystkiego nie było, żeby był spokój, żeby była cisza w domu i tak dalej, a ja jestem taką osobą, która gdzieś, ja lubię to wszystko, jakby nie jestem tym tak bardzo nasycony, jak jest Karolina przez te wiele lat. Ja na przykład lubię wychodzić do ludzi, lubię spędzać z nimi czas i tak dalej, a tu Karolina jest po prostu troszeczkę inna. Też lubi, ale na pewno nie tak często jak ja. A jakie było wasze pierwsze spotkanie z rodzicami na przemian? Pamiętasz dokładnie? pamiętam bardzo dobrze, bo najpierw chyba poznałaś moją mamę. Najpierw. Tak, później... i to w ogóle było, pamiętam, mamę poznałam Rogera w jednej z klinik, gdzie sprezentowałam jej, jeszcze jej nie znając, krioterapię. I pamiętam, że po niej miałam też swoją wizytę, więc pojechałam z toma różami, takim poznałam. A później po prostu zorganizowałem spotkanie już jakby z moim tatą, z moim bratem i tak dalej, całą jakby naszą małą śmietanką, jakby rodzinkę mamy bardzo malutką mimo wszystko. Nie chcę za dużo zdradzić, ale jakby na tym spotkaniu było tak delikatnie mówiąc awkward, bo jakby bardzo dobrze wspominam to spotkanie. Powiem tak, może trochę za dużo wypił tego dnia mój tata i tak troszeczkę się dziwnie zachowywał, ale... Czekaj, bo tu otwierasz bardzo ciekawe drzwi. Co to znaczy dziwnie? No jakby nie on, jakby po prostu, wiesz, jak ktoś jest trochę podpity, jest weselszy... Ale nie podrywał Karoliny. Nie, w ogóle nie. Jakby w inny sposób, już tam nie chcę wchodzić w szczegóły, ale po prostu ja... Nie znałem go w sumie z tej strony taki, że siedziałem z moim bratem i tak patrzyliśmy się na siebie i tak było dziwnie, ale jakby już na następnych spotkaniach było już tak, jakby było zawsze i już potem rodzinnie, był spokojny, rodzinnie, ale na tym pierwszym spotkaniu chyba, szczerze ci powiem, chyba troszeczkę też chyba nie do końca docierało do niego, że na przykład jego syn zaczął się spotykać z znaną osobą, bardzo atrakcyjną i tak dalej. Gdzieś ten cały pakiet tego wszystkiego może gdzieś go tam, nie wiem, jakby to powiedzieć, nie, przeraził może nie, ale jakby był bardzo zaskoczony może tym wszystkim i nie do końca może wiedział, jak ma się zachowywać. I ten alkohol chyba tego dnia na pewno nie pomógł. To musiała być doskonała historia, bo widzę, jak Karolina się uśmiecha. Bardzo miło to wspominam. Ja uwielbiam rodziców Rogera, w ogóle całą rodzinę. Zresztą, jak zadałeś mi pytanie, najmądrzejsza osoba, jaką znam, mówię, że to jest mój teść. Dalej to podtrzymuję. A jak było w drugą stronę? Roger, u twoich rodziców? Jak poznałem, ja uwielbiam mamę Karoliny, uwielbiam. Jak tylko jedziemy do Szczecinka, to na przykład uwielbiam też, jakby, bo Karolina mama ma swojego kebaba i tak dalej. Przez Karolinę. Uwielbiam. Mamuśkę uwielbiam, ojca też bardzo, bardzo, bardzo lubię. Zawsze jak się gdzieś tam widzimy, zawsze jest kupa śmiechu. Więc naprawdę, jakie było pierwsze spotkanie? Bo ja w sumie... Najpierw była mama. I jak? No, przyjechała do nas? Ale pamiętam, ty uciekałeś wtedy, ty byłeś taki speszony. Nie, no bo to było tak, że jakby Karolina mama zatrzymywała się u Karoliny w mieszkaniu, a jeszcze jakby miałem wtedy swoje mieszkanie i gdzieś tak było,
jakby czułem też, że jakby one się rzadko widują, więc jak już były ze sobą, to gdzieś tam była ta więź. I ten, nieśmiały ten, był nie, bardzo Roger. Byłem bardzo nieśmiały, bo też jakby też nie wiedziałem do końca, jak mam się zachowywać, ale już później, po tych pierwszych spotkaniach, to teraz to mamuśkę uwielbiam, tak samo tatę Karoliny też bardzo, 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 bardzo lubię. Zawsze jak jesteśmy ze sobą, kupa śmiechu, nawet jak rozmawiamy przez telefon, zawsze jest śmiech, więc naprawdę rodziców Karoliny naprawdę uwielbiam. Tak, tym bardziej, że teraz mój tata jak przyjeżdża, to tylko nam łata dziury w ścianie po naszych dwóch pociekach. Widziałem to. Nie ma tam akurat lekko, ale Karolina miała turbulencje związkowe przed waszym spotkaniem. Ty długo musiałeś walczyć, żeby Karolina ci tak naprawdę zaufała? Jakby plusem lub minusem zależy, jak się na to 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 patrzy. Jakby obserwowałem Karolinę już dłużej. I gdzieś tam widziałem jej życie prywatne, z kim była i tak dalej, więc nie były to dla mnie jakieś tam żadne nowości, wręcz przeciwnie, bo Karolina to dla jakby, mnie było creepy, nie? Dla Karoliny znowu na odwrót, jakby kompletnie nic o mnie nie wiedziała i też jakby zawsze też prowadziłem tak swoje życie, że w sumie nikt nic o mnie nie wiedział, oprócz moich najbliższych. I gdzieś mi to mimo wszystko gdzieś tam łatwo poszło, bo jakby jak już zacząłem się spotykać z Karoliną i gdzieś tam było potem to wzajemne uczucie z drugiej strony, jakby umiem po prostu zablokować. Wiadomo, że są niektóre rzeczy, które gdzieś tam mi nie pasowały, jak i Karolinie z moim życiem przed naszym związkiem, ale to wydaje mi się, że też wszystko jest całkiem normalne i naturalne, ale na sam koniec się w sumie szybko dotarliśmy z tym. No dobra, ale... Powiem ci, że czuję się speszona dzisiejszą rozmową. Ale dlaczego? No bo to jest bardzo ciekawe, wiesz, bo tak serio, jeżeli ktoś był zdradzany i krzywdzony, no wiesz, rozmawialiśmy o tym na pierwszej, na drugim podcaście, to jest bardzo ciężko, żeby jeden, bo wiesz, to, że nawet mogłaś dać poczucie takie Rogerowi, że mu ufasz, okej, nie? Ale z drugiej strony, co twoja głowa miała, wiesz... Nie, no jakby sam czułem, że żeby takie było 100% zaufanie, to gdzieś tam naprawdę gdzieś tam musiałem się napracować, no udowadniać i tak dalej, jakby to czułem, ale gdzieś tam nie miałem z tym problemu. Bardziej mam na przykład problem z tym, kiedy czuję, że gdzieś tam jest jakaś zazdrość, a ja wiem, że jestem czysty jak łza i nagle takie rzeczy, to mnie bardziej na przykład drażni. Ale wtedy rozmawiamy też o tym, to nie jest tak, że nie, że jest cicho, tylko jakby wtedy akurat ja jestem osobą, to w sumie Karolina mnie nauczyła, ja często wolę już nic nie mówić i po prostu zadać sobie spokój, niż rozmawiać o czymś, a to były akurat takie rzeczy, o których po prostu trzeba było porozmawiać, bo po prostu nie chciałem, żeby to się powtarzało. Ale wiesz, na sam koniec naprawdę nie było tak źle. Jakby wiadomo, że jakby dużo wiedziałem o Karolinie już przed naszym związkiem, więc gdzieś tam wiedziałem, czytałem, widziałem wywiady i to wszystko jakby... Wiedziałem wiele rzeczy, więc nie wchodziłem jakby... Nie spotykałem Karolinę jakby kompletnie nową osobą, osobę, o której nic nie wiem. Jakby wiedziałem już wiele. Ja generalnie nie musiałam nic o sobie mówić na pierwszych spotkaniach. Proszę cię, w tych wywiadach to był tylko taki przecież malutki fragmencie. Ja też czytałem wszystkie wywiady, ale nie planowałem je podrywać. Wiesz, bo to jest, sytuacja jest odwrotna, bo to Karolina jest bardzo atrakcyjna i bardzo popularna, to Roger powinien być dużo bardziej zazdrosny. Niż... Ale to też tak nie jest, to nie jest powiedziane, że ja jestem bardziej zazdrosna. Nie? Nie, to, że Roger mówi o swojej stronie, to jest jedno, bo mamy pewne epizody, które nie będę przytaczała, które też miały swoje miejsce. Natomiast wydaje mi się, że przez to, że jesteśmy też młodym małżeństwem, po prostu naturalną koleją rzeczy jest docieranie się. I rzeczywiście, tak jak zapytałeś o moją przeszłość, o której ja dzisiaj nie lubię wspominać, to dla mnie przez to, co przeszłam, lubię być czasem zapewniona, że jestem tą jedyną, że jestem tą najważniejszą. Tak, bo jednak bierze się to skądś, natomiast to też trzeba przegadać. Jakby ja uważam, żeby dojść do porozumienia, to trzeba głośno coś powiedzieć. Natomiast stąd to mogą się brać te u mnie zachowania. No każdy człowiek jest inny i każdy ma inne potrzeby. Roger lubi ciszę, a ja lubię zapewnienia. No. Roger, świetnie, myśmy się dogadali. ja kocham cię. Nie wolno krzyczeć. No dobra, a sprawdzaliście kiedyś na przykład, kto kogo obserwuje na Instagramie? To mnie zastanawia. Albo czytaliście kiedyś wiadomości drugiej strony? Czekaj, no ty widzę, że tak.
Ale czemu na mnie patrzysz pierwszą? Znaczy, bo zauważyłem, jak spojrzałaś na Rogera. Ja chciałabym tylko powiedzieć, jeśli mamy już mówić o tym głośno, to Roger pierwszy wziął mój telefon i to jeszcze bez mojej wiedzy. I później się dowiedziałam, jak wzięłam mój telefon do ręki. Mówię, dlaczego mój WhatsApp jest gdzieś tam na dole? I to było w pierwszych miesiącach w ogóle. W pierwszych tygodniach. To Roger mnie sprawdzał. A ja właściwie, tak jak mam być szczera, pierwszy raz wzięłam Rogera telefon do ręki, sprawdzając jego wiadomości, to po ostatnich naszych kłótniach. I to było dosłownie, no może z tydzień temu. Oj, no nie wiem. Dobra. Nie. No tak! Ale faktycznie masz ten proces odpuszczania, widzę. Dobrze, nie. Ale czekaj, dobra, ale to jest bardzo ciekawe, bo ja nigdy nie czytałem nikogo wiadomości. Naprawdę. I zawsze zastanawiało mnie, czego się szuka w tych wiadomościach. Bo ja uważam w ogóle, że jak się szuka prawdy o tym, co myślisz o swoim partnerze bądź partnerce, zobacz wiadomości z kumplami bądź z przyjaciółkami. Czego szuka się w takich wiadomościach? No dlatego weszłam na kumpli. A dużo było innych dziewczyn? Nie, w ogóle nie. Może powiem inaczej. Ja jakby ufam Rogerowi, wiem, że on mnie nie stracił. To jest normalne. Nie o to chodzi. Ja raz wziąłam jego telefon do ręki, to jest it's different. Jakby jest to mój mąż, więc niekomfortowa trochę, żeby o tym mówić. Natomiast jak mam już powiedzieć, skąd mi się to bierze, to pamiętam, jak kiedyś miałam w głowie, że nigdy w życiu nie sprawdzę w ogóle drugiej osoby. Mm. Nigdy w życiu. Wystarczyło raz, bo mi moja intuicja mówiła raz. Tak, i to był ostatni raz, kiedy to zrobiłam z tą osobą. Tak. Ja pamiętam, bo rozmawialiśmy o tym na pierwszym. Więc jakby wszystko zależy od tego, co się przeżyło, jak to wygląda. Czy są jakieś czerwone flagi? U Rogera nie ma czerwonych flag, ale jak się dużo kłócimy na przykład, a bywają takie momenty, no to... To na sparing. A nie, to na początku się umawialiśmy, nie? W związku. Nie, to teraz też Karolina próbuje mnie... Ja nie za bardzo chcę to rozgrywać, tylko chodzi o to, że to jest, jak ostatnio sobie słuchałem piosenki BDS-a i tam było, że akurat słuchałem Jesteś ładniejsza niż na zdjęciach i tam było, że ja też cię podglądam na Instagramie, a skąd wiem, bo ja też podglądam. I wiesz, i to tak trochę pomyślałem sobie o tym, że rozmawiałem o czymś i może to jest niekomfortowe, ale wszyscy tak robią. Oczywiście generalizując, ale większość ludzi to robi. I zawsze zastanawiało mnie, dlaczego się tak robi, nie? Czy na ile to jest tak, że faktycznie coś się rodzi w twojej głowie, a na ile to jest często ciekawość? Tylko i wyłącznie. Nie. No, u mnie na przykład była na kompletny odwrót. Na samym początku po prostu takie potwierdzenie, czy jestem tylko ja, czy nie. Ale wiesz skąd to? Każdy patrzy poprzez pryzmat siebie. Na początku, czy jestem tylko ja, czy nie? To znaczy, że jak kiedyś pisałeś z jakimiś dziewczynami, to nie była tylko jedna dziewczyna? Kiedyś? Kiedyś to robiłem różne rzeczy. To świetnie, bo porozmawiałem o tym. Ale... O tym mówię, że jakby swój filtr przepuszczamy, nie? Jakby patrzymy na kogoś poprzez... Od tego momentu to już jakby ufam, jakby naprawdę nie w 90, tylko w 100%. Roger ma moje hasła wszędzie, więc wiesz, nawet do banku. No tak, jak jest menadżerem. To jest chyba ważniejsze niż wiesz. Niż wiadomości. No dobra, a co ma Karolina, czego nie miały twoje wcześniejsze dziewczyny? O mój Boże święty. Wiesz, no bo sam powiedziałeś, że wiedziałeś doskonale, z kim spotykała się Karolina i tak dalej, no to zobaczymy teraz w tym zestawieniu. Jest jakby wiele takich cech, ale chyba też w sumie też samego szacunku do byłych partnerów Karoliny, jak i moich, to jakby słabe takie porównywanie robić jeszcze publiczne, jakby ogólnie uważam, że trafiłem na skarba pod każdym względem, takim rodzinnym, ma głowę, nie wiem, czy można o kobiecie mówić, łeb na karku, ale... No jasne, że można. Ma łeb na karku, zapierdziela sama bardzo ostro, jakby sam zobaczyłem już jakby z bliska na samym początku, kiedy po prostu było mało snu, ale rano pobudka na kolejne rzeczy, dieta, trzymanie się tego wszystkiego, zaimponowało mi to bardzo. To były takie rzeczy, które wcześniej u żadnych swoich jakby byłych partnerek nie widziałem, a to zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Gdzieś tam mimo wszystko, nawet na samym początku zapoznania z moimi rodzicami, z moim bratem i tak dalej, jak traktowała ich, jakby naprawdę taka ciepła, miła osoba, nigdy ani razu nie zachowała się z góry jakoś, bo osiągnęła już wiele w swoim życiu. Kompletnie nie, jakby Karolina jest osobą, która jakby w świecie rodzinnym kompletnie nie ma kim jestem albo kim nie jestem, tylko po prostu jest sobą
I to są takie rzeczy, które najbardziej mi zaimponowały w Karolinie i na sam koniec oczywiście tak jak dbała o mnie, jak zachowała się wobec mnie, nasze rozmowy i wszystko z tym połączone. Dlaczego nauczyliście się z poprzednich związków i teraz przekładacie to na ten? No bo jednak bardzo szybko wzięliście ślub. No bo można chyba powiedzieć, że bardzo szybko. Bardzo szybciej, ale bardzo szybko. Tak, no Akop chyba z Sylwią po 3 miesiącach. To szaleństwo. No ale zastanawia mnie, co jest innego w tym związku, że ten wam wychodzi, a poprzednie nie miały tego. To chyba mówiłem nawet o ciebie, że po prostu doświadczenia, które się łapie przez całe swoje życie i bywając w różnych związkach, w tym związku to ci na przykład nie pasowało, więc już w drugim związku jak byłeś, eliminowałeś tą pierwszą rzeczą, ale doszły kolejne rzeczy, które też nie chciałeś, ale było ciężko je wyeliminować. I tak, wiesz, aż w końcu trafiasz na tą osobę, w moim przypadku, że mówię, nie no, to jest to i nawet jak teraz dojdzie kolejna jakaś rzecz, która nie będzie mi pasowała, to to już jest moment, kiedy naprawdę trzeba po prostu na tym jakkolwiek to wypracować, żeby to po prostu było i żebyśmy byli po prostu jakby, ja tak na to patrzę, ja nie wyobrażam sobie już nigdy, żeby być z inną kobietą, tak autentycznie ci mówię, że jakby to jest to i koniec. Jak już to nie będzie, to już pierdzielę te związki. No dobra, ale to co musieliście wypracować? Jaki kompromis musieliście wypracować między sobą, żeby to działało? No bo na pewno. Myślę, że to na bieżąco, to nie ma, że my się umawiamy na coś. No nie, no jasne, na przykład, że tak, no nie Karolina, to co mu powiedziałem na początku już, że to mnie Karolina nauczyła, że... Rozmowy? Rozmowa, że nie zostaw niektórych rzeczy, albo ja do dziś mam, jak są malutkie rzeczy, to do dziś, jak jest coś bardzo małego, mówię, o nie, w ogóle jakby nie było tematu, koniec, kropka, nawet nie mówię. Ale jeżeli mnie coś tam bardzo drażni, albo Karolina bardzo drażni, to gdzieś tam po prostu rozmawiamy o tym. Czasami burzliwie, czasami normalnie, ale po prostu o tym rozmawiamy. Jakby gdzieś uważam, że to jest dobra cecha. Nie zawsze ona jest jakby poprawna, bo są momenty, gdzie na przykład warto posiedzieć chwilę w ciszy, niech każdy się wyciszy i do następnego dnia do tego wrócić. To na pewno było parę takich sytuacji, gdzie to by było na pewno lepszym pomysłem, że wyczekać chwilę i później porozmawiać, ale na sam koniec na pewno to jest coś takiego, co Karolina mnie nauczyła, żeby po prostu tych cichych dni umijać. Tutaj chwila przerwy. Jeżeli słuchasz teraz tego podcastu, pamiętaj, by wcisnąć przycisk obserwuj bądź subskrybuj. W zależności od tego, na jakiej platformie słuchasz tego podcastu, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Miłego odsłuchu. A jak dbacie o siebie? Jak Karolina dbasz o Rogera? Bo tak Roger stał się tym rzecznikiem prasowym relacji. Przejdźmy do ciebie. Jak dbasz o Rogera? W sumie to chyba Roger powinien powiedzieć, jak ja o niego dbam, bo to wtedy miałoby większy sens. Na pewno robię mu naleśniki co niedzielę. Ale to są fajne rzeczy, teraz że ma się walce, takie rytuały. Po walce było ich więcej, bo miałem strasznie ochotę na te wszystkie rzeczy, tak, które nie mogłem mieć przed prawie walką. Codziennie. Ale naprawdę chodzi też o takie malutkie rzeczy, kiedy na przykład, nie wiem, no... Głupia rzecz, kończy mi się taki balzam, co użyłam na usta na przykład i ciągle brakuje mi czasu albo niechęć pojechać do tej sfory czy gdzieś tam, żeby po prostu kupić to. Niechęć, bo mi też czasu brakuje. No i po prostu czasami jest tak, że ona przychodzi i nagle mi daje 5 opakowań naraz i mówi, teraz masz zapas na parę. I jakby to są takie naprawdę niektóre malutkie rzeczy, które po prostu mi potem pokazują, że w końcu mam to, co zawsze chciałem, żeby też ktoś o mnie dbał. No bo to życie składa się ze szczegółów, nie z takich małych rzeczy. No i to też, myślę, że można też o tym powiedzieć, jakieś też materialne rzeczy, gdzie wcześniej gdzieś tam może ich dostawałem raz na jakiś czas coś, ale tu jest po prostu, tu się czuję w sumie też doceniony w tym związku, gdzie dostaję też naprawdę wiele fajnych i też nie tanich rzeczy. I to też jest takie dla mnie fajne docenienie, że jakby to działa na dwie strony, jakby fajne to jest. I to doświadczam w sumie też pierwszy raz, więc też jest to coś, co mi się po prostu bardzo podoba. No. A jak Roger dbał o ciebie, Karolina? Podobnie. W sumie to mamy chyba podobny love language, powiedziałabym nawet. A właśnie chciałam o to zapytać, jakie macie języki miłości i czym one się różnią? Bardzo, bardzo są podobne. Myślę, że jak się mówi, że przeciwieństwa się przyciągają, to ja jednak jestem osobą, która szuka tego teamwork, czyli podobieństw, tak jak spotkaliśmy się na moim treningu, bo on też trenował to samo. Jakby mamy podobne śniadania. Oczywiście Roger je bardziej niezdrowo niż ja. Zdecydowanie. I ściąga mnie na drugą stronę mocy i mi jest ciężko się wyrwać, ale jakoś od czasu do czasu mi się udaje. Natomiast jeśli chodzi o taki love language, no to
na co dzień po prostu podejdzie, za przeproszeniem, klepnie mnie w tyłek, to jest po prostu takie cute. I to jest taka uwaga, prawda? Dawanie sobie tej uwagi, taka naturalność codzienna, to, że mi przygotuje na przykład moje suplementy, bo ja się gdzieś śpieszę. Zapominasz codziennie. Ale mam ciebie i mi ale co jest najlepsze, jak on zapomina, to wtedy ja widzę, że nie są przygotowane i ja je przygotowuję. To prawda. Akurat. Więc jak ich nie ma, to wtedy ja je robię, więc jakby się uzupełniamy w ten sposób, to są takie małe rzeczy. Albo potrafi mi, co prawda bardzo rzadko, ale potrafi mi od czasu do czasu ugotować tajskie. Specjalnie teraz, jak byłam w Tajlandii w pracy, to przywiozłam takie tajskie pasty, bo Roger, a tata kiedyś takie robił i Roger teraz to powiela i też je robi, więc postanowiłam, że po prostu z Tajlandii zrobimy coś na stół. Czyli macie takie rytuały, takie rzeczy, które się u was powtarzają. Co jeszcze jest takiego, co można powiedzieć, że jest jakąś pewnego rodzaju tradycją u was? Wspólne treningi. Tak, chciałam to powiedzieć. Wspólne treningi, wiadomo, jak jestem przed walką, to gdzieś jest, nie ma na to czasu, no bo gdzieś tam każdy trening już jest sfokusowany centralnie na cel i tam jakby nie ma czasu, żebym na przykład sobie potrenował chwilkę z Karoliną, ale jak jest bardziej luźno, to jakby gdzieś tam próbujemy robić razem te treningi. Więc na każdy sposób. Myślę, na każdy sposób. Nawet pójść sobie u nas w domu razem na siłownię, poćwiczyć, pobiegać. Coś takiego. Tak, bywa, że Roger ze mną biega. Rzadko, ale bywa. No ale to widzisz, ja pytałem przed podcastem, kiedy pójdziesz z nim na padla, no to nie było żadnej deklaracji. Bo z padlem jest trochę inaczej. Ze względu na to, że Roger był tenisistą i to bardzo dobrym, bo jednym z lepszych w Niemczech jako junior, to mógł się nie uśmiecha mnie uczyć od zera. To nie chodzi do końca, to po prostu jak już mam, jakby zawsze tak było, że mam coś takiego, jak już idę na padla, to idę tam porywalizować. Jest trzech chłopów razem ze mną, czterech. To Pasza gra całkiem nieźle? Jak na to, że dopiero zaczął tą przygodę, naprawdę nie jest tak źle. Tam graliśmy ostatnio właśnie z Kwebo, z Paszą i z Krzyśkiem. Oni tam wszyscy gdzieś tam zaczynają dopiero ten sport, ale widać, że to jakby, że coś tam potrafią, mają tą zajawkę, coś tam odbijają i coś tam sobie popykaliśmy. I jakby okej, jakby to też jest fajne, ale jakby lubię bardzo iść na ten kort i rywalizować. Tak, mamy taką naszą ekipę, jak gramy między sobą, to zawsze każdy z każdym chce wygrać i sobie udowodnić. I gdzieś to dlatego lubię najbardziej. Dlatego kickboxing tam wychodzi, bo ja jestem bardzo dobra i tam mamy rywalizację. Tak. Mój mąż się ja stoję broni, w gardzie, a ja go Karolina klepie, w ten sposób. No tak, i to jest metafora super do terapia, związku. Super terapia małżeńska, tak, pozdrawiam. To jest naprawdę dobra terapia, bo przynajmniej potem przez parę dobrych dni jest cisza i spokój w związku. Żona jest zadowolona, Ja po prostu za wszystkie błędy małżeńskie na tym treningu potrafi dostać. No nieźle. Ale na macie jest legalnie. A właśnie, na macie jest legalnie. Dobra, tak jest. A wracając do tego padla, nie myślałeś, żeby jak już byłeś w tym ćwierćfinale Mistrzostw Polski, nie chcesz trochę się spełniać tam bardziej? Nie, bo jakby jest tam jedna grupa, tam powiedzmy szóstka, ósemka, szóstka takich, w sumie teraz czwórka takich naprawdę topowych graczy, do których w sumie nikt nie ma podjazdu i moim zdaniem, jakbym nawet trenował codziennie, już ciężko będzie mi się tam ich dogonić. Pamiętaj też, że nie dasz rady samemu. Ten drugi gościu, z którym będziesz też grał, też musi iść i trenować ten sport, a nie jak my z moim partnerem ostatnio pierwszy raz graliśmy od 2 lat, ja, on tam grał raz. I co, ćwierćfinał, nie? I no właśnie, przegraliśmy z najlepszą parą w Polsce i to jeszcze najwięcej gemów ugraliśmy z całego turnieju. Wiadomo, że oni nie weszli na nas w 100%, bo wiedzieli, że i tak czy siak wygrają, ale mimo wszystko gdzieś tam parę tych gemów ugraliśmy, a niektórzy to tam nie ugrali ani jednego gema, albo jeden, albo dwa. A tu mimo wszystko coś tam ugraliśmy, więc ja ogólnie jakby jestem zadowolony z tego turnieju, już nie patrząc na to, naprawdę nie grałem 2 lata. I raz wcześniej spotkaliśmy się popykać sobie tam w takim gronie trochę słabszym i to tyle. I gdzieś tam wygraliśmy mecze z ludźmi, co trenują codziennie i naprawdę widać było, że bardzo chcieli z nami wygrać. I to było takie bardzo satysfakcjonujące, że wchodzisz na ten kort nie trenując nic i gdzieś tam jakieś mecze wygrywasz. Czy chce się z tym spełniać? Nie. Okay. To jest dla mnie fajna zajawka, fajne hobby, uwielbiam, ale jak już znowu wiem, że w przyszłym roku
szykują się kolejne wyzwania, to jakby też odpuszczam ten sport kompletnie, bo łatwo jest sobie też tam coś zrobić. Teraz na przykład ten grudzień sobie robię off i przez to też mam więcej czasu i sobie właśnie grywam w padla. Wczoraj byłem, dzisiaj idę. Jutro wyjeżdżamy, więc... Czyli intensywnie. A ty, Karolina, jakie masz plany na następny rok? Na następny rok? Mhm. Sporo. Jak wiesz, u mnie się wiele zmieniło, więc planów jest jeszcze więcej niż wcześniej, bo jednak musiałam sobie... Mówisz lepszy menadżer. Ty to powiedziałeś. Ja walczę dla niego o podwyżkę. Kwestia tego, jak wynegocjuję. Natomiast... Po angielsku pamiętaj. Będzie łatwiej. Nie, on naprawdę bardzo dobrze sobie radzi, Roger. Ostatnio nawet, będąc na evencie Vogue, usłyszałam, że mój wizerunek wskoczył o wiele wyżej. Jakby ludzie z branży modowej patrzą na mnie lepiej. Nie wchodząc w szczegóły dlaczego, bardzo mi było miło, że to usłyszałam. Natomiast wracając do meritum, jakie było pytanie? Jakie masz plany na następny rok zawodowe? Mamy wspólne też plany biznesowe, więc mamy nadzieję, że będziemy mogli cię zaprosić. Natomiast chciałabym wrócić trochę do mody, powyjeżdżać za granicę. Jakkolwiek to nie zabrzmi, bo jest mi trochę ciężko teraz wyjechać za granicę, bo mam uporządkowane życie, mam męża, mam psy, mam wszystko to, o czym tak naprawdę zawsze marzyłam, a gdzieś tam kariera modelki głównie wiąże się z wyjazdami i samotną podróżą. Więc przygotowuję się do tego mentalnie. Bo uważam, że to będzie mi sprawiało mniejszą frajdę niż po prostu bycie w kręgu najbliższych. Ale coś kosztem czegoś. No jednak i co? Życie jednak zawsze jest ten wybór, coś kosztem czegoś. Wiesz, akurat jak czytałem, bo przygotowywałem się, no i było mało waszych takich, powiedzmy, wspólnych wypowiedzi. No, przygotowywałem się do podcastu ciebie, przygotowywałem się do Rogera, starałem się wyciągnąć meritum. Mówię, dobra, zobaczę sobie, jakie są komentarze. I najciekawszym komentarzem było to, że Roger dostał drugiego psa, bo Karolina nie chce dziecka. I zastanawiałem się na ile to prawda. Nie, jakby już też mówiliśmy jakby o tym otwarcie, na pewno chcemy mieć dzieci, rozmawiamy o tym. Są takie dni, gdzie nawet teraz mojemu przyjacielowi się urodziło dziecko i potem jak widzę, jak on idzie z tym swoim... Roger chodzi, idziemy i chodzi z tym swoim synkiem na rękach, albo jestem ojcem chrzestnym mojego przyjaciela, jego córki drugiej. I to są dla mnie takie rzeczy, kiedy już tak mówię, żebym bardzo chciał już tak swojego syneczka, swoją córeczkę mieć i tam gdzieś tam uważam, że naprawdę taki normalny, śmieszny sposób podchodzę do tego, gdzie też jakby też jasno jest deklaracja Karoliny, że jeszcze rok, dwa na pewno i ja jestem z tym okej i nie robię tam jakiejś sztucznej presji, tylko to bardziej pod tytułem widzę coś słodkiego i mówię, dobra, chodźmy, zróbmy sobie też tak, wiesz, takiego dziedziusia w ten sposób, ale jest już uśmiech, nie, że chcę już i koniec, nie, kompletnie nie. Jakby... Bo to się nie wpisuje w ogóle w twoje DNA. Po tej rozmowie to ty już miał tyle fanek, że ty sobie sprawy nie zdajesz. Ważne, tak. Że mam tutaj największą fankę, to jest dla mnie najważniejsze. A jakie były najtrudniejsze chwile? Jak sobie z nimi poradziliście w waszym życiu? Tak jakbyście mieli spojrzeć na ten okres, w którym ze sobą wspólne? Jesteś. Tak. Nie, ale szczerze, mówić, nie, no, jak mam być szczera, na przestrzeni całego życia uważam, że te nasze najcięższe chwile, które mieliśmy, to są niczym w porównaniu do naszych poprzednich ciężkich chwil. Jakby jesteśmy na tyle dojrzałymi osobami, ludźmi, którzy się dogadują i nawet jeśli jedno z nas nie chciało rozmawiać przez 3 dni, to na koniec i tak się pogodziliśmy. Wiadomo, kto nie chciał mówić, rozmawiać. Ale ja go natomiast... doskonale rozumiem. Nie, to ja. Naprawdę? Ty nie chciałaś rozmawiać? Tak. To mnie zaskoczyło. Tak, właśnie dlatego mówię. Natomiast nie chodzi o to. Wracając do tematu, no wydaje mi się, że te nasze sprzeczki, te nasze kłótnie, one są naprawdę o duperele. Niektórzy ludzie się rozstają o papier toaletowy, no bo to jest... takie normalne, codzienne życie. Nie to, że my się kłócimy o papier toaletowy, o to jeszcze nie było sprzeczki. Natomiast
wydaje mi się, że dogadujemy się mimo wszystko. Jakby nie, przez to, że Roger jest sportowcem i ja byłam sportowcem, mamy podobne podejście do tego. Mamy takie zadaniowe podejście. Mhm. Jesteśmy w takim teamwork. I bardzo mi się to podoba. Podoba mi się to, że on jest zorganizowany, że jest zdeterminowany, że dopina rzeczy do końca i też niełatwo się poddaje. Mhm. No ale jak były takie publiczne jakieś sytuacje, to dobrze to przepalacie razem? Jesteście wtedy... A, chodzi ci o te takie... No, my jako publiczne, jeśli chodzi ci na przykład o twoja twarz, brzmi nieznajoma albo ale to... Ale to cokolwiek. Bardziej to... mi chodzi o to, że po prostu... Bardziej jest... chodzi o to, że jak był ten taki publiczny hej, to właśnie Karolina mówiła o jednym z nich, że udawała choroby, kiedy ja widziałem, jak to się dzieje. No właśnie, dlatego... też o tym my rozmawialiśmy. Ja wtedy o tym rozmawialiśmy, to akurat są takie rzeczy, kiedy już rzeczywiście coś powiedziałem, mm-hmm. bo już to było po prostu too much, kiedy widziałem, że cierpi naprawdę moja żona strasznie i ktoś tam pisze, że to jest wymyślone pod zasięgi, to pomyślałem sobie, że gdzie my przepraszam, gdzie że ci jeszcze wejdę w słowo, ale chciałam dlatego, jak rozmawialiśmy o tym wcześniej, co jest, dlaczego fajnie jest być małżeństwem, mhm. bo druga połówka może załatwić ci wiele dobrego, jeśli chodzi o szpitalną instytucję. Mhm. I Roger miał wszędzie ze mną wejścia i on mi wszystko załatwił, dlatego, że był moim mężem, więc to jest bardzo ważne, ale proszę, wracaj do swojego tematu. No więc właśnie bardziej właśnie chodziło o to, to był w sumie jedyny moment, kiedy już zdenerwowały mnie te wszystkie plotkarskie. No nie, no ale jeszcze była ta afera dookoła ślubowej, już nie nazywając ją, no wiesz, jednak były takie momenty, gdzie było między to wami na przykład ciężko. W ogóle miałem gdzieś, naprawdę, mm-hmm. bo ja się śmiałem z tym, mówię, będziemy z tego robić teraz nie wiadomo co, że nikt w życiu nie otworzył ale koperty dobra, weselu, ale wiesz, wiesz to, co bo wiesz, przecież rozmawialiśmy o tym, no tak, teraz, tak, że tak. Prawda nie ma znaczenia, to chodzi żadnego. O to tylko wyłącznie o co ludzie grzeją dokładnie i tak dalej, tak, i że to się po prostu tak. Grzeje więc, któryś tam dzień i każdy ma to skomentować. No więc ja to nie komentowałem kompletnie gdzieś tam w wywiadach, albo u ciebie coś tam na ten temat wspominałem, ale jeżeli chodzi o taką jedną rzecz, gdzie rzeczywiście już byłem zdenerwowany, to była ta z moim zdrowiem. Ze zdrowiem Karoliny, gdzie już powiedziałem, dobra, to już jest enough i tu muszę po prostu coś powiedzieć, bo się robiło to po prostu już tak za mocno, nagonka i tak mhm. dalej, a cała reszta gdzieś tam mimo wszystko jakby Karolina jako osoba publiczna i przez to też już gdzieś tam ja też jestem mhm. osobą publiczną, gdzieś tam ja to naprawdę szczerze ci powiem, jestem odporny w 100% na ten jakby hejt, który tam mhm. jest. Ja i tak mam go mało, ale gdzieś tam dostaję jakieś dziwne wiadomości od naprawdę? Czasu do czasu. Ja to ja jeszcze mam coś takiego, jak ktoś mi tylko troszeczkę źle skomentuje moje zdjęcie na Instagramie, ja nawet nie myślę o tym, klikam, blokuję, dziękuję, do widzenia. Ja mam dokładnie tak samo. W ogóle mnie to nie obchodzi, jakby ja tak mam, jakby w ogóle mnie to, jakby nie zależy mi też na tym. Jak ja widzę, że ktoś coś mi źle komentuje, od razu klikam blok, spadaj gdzieś tam, jak chcesz mi znaczy, źle pisać. Po co tu przychodzisz, nie? To właśnie to, jak chcesz tutaj jak to przyjść, po co wylać swoją... Ale nie, no, emocje. Ale jakby po pierwsze mnie to kompletnie nie rusza, mhm. kompletnie, jakby ani w jednym procencie, a po drugie, jak chcesz mi tu pisać jakieś kocopoły pod moim mimo wszystko Instagramem, no to cię blokuję i sobie pisz gdzieś tam indziej, ale już przynajmniej ja mam od ciebie spokój, no. I tyle, no, jakby naprawdę hejt internetowy mnie nie rusza w ani jednym procencie w ogóle. Mhm. Ale co myślicie o tym, że też widziałem takie komentarze, że jesteście nową Gosią Rozenek i Radkiem Majdanem, jeżeli chodzi o media, ale to raczej myślę, że to był komentarz pozytywnie. Że... Znaczy, nie widziałam takiego komentarza, natomiast uważam, że jest to pozytywne, tym no bardziej, tak, że ja Gosię Rozenek uważam, że... bardzo lubię, ona jest w ogóle wspaniałą kobietą, jest bardzo mądrą kobietą i świadomą każdego swojego kroku w mediach. Wszystko, że oni jako para to jakby dają fajny przykład tak, i tak. Też rodziny. Są taką fajną rodzinką, psiaki, dzieci, wyjazdy wspólne, dużo dobrych rzeczy taki robią. Teamwork. Fajny, mhm. fajny to jest team. Ja Radzia znam jeszcze z czasów z Polonii, więc jakby dawno, dawno już temu, więc jakby ja im życzę jak najlepiej. Ja nie uważam, że to jest coś złego, że ktoś tam mówi, nie, że... Nie, no bardziej pozytywnie właśnie nawet chodziło tak, o to, że bardzo fajnie sprzedajecie małżeństwo. Znaczy to słowo bardzo sprzedajecie mi. Oczywiście w dużym nawiasie, ale też to mi się bardzo podobało, że jak też rozmawiałem, mówiłem ci Karolina, jak rozmawiałem z Blanką przez telefon i mówiłem jej o tym, że chciałbym zaprosić parę jak rok temu na odcinek wigilijny, zastanawiałem się jaką, no jaką, no jak jaką? Karolina i Roger, oni są super. Pozdrawiamy Blankę, bardzo ją lubimy. I wiesz, i gdzieś wydaje mi się, że to jest fajne, bo też po prostu cały czas idziecie w jednym kierunku. To się nigdy ten wasz przekaz, to co mówisz o byciu zespołem, to tak naprawdę ja zawsze to tak interpretowałem, że ja bym nawet nie powiedział, że wy się często kłócicie, co jest ciekawe. Może to inaczej. Przez doskonałość Rogera. Nie, może inaczej. My się często nie kłócimy, natomiast u nas bywają pewne okresy. Przychodzimy do ciebie, bo jesteśmy też... bardzo spójni ze sobą i też jesteśmy prawdziwi. To, że mamy na przykład
teraz taki moment przedświąteczny, że po prostu gdzieś tam mamy swoje argumenty między sobą, nie znaczy, że będziemy inne rzeczy odwoływać, bo my się kochamy i wspieramy niezależnie od sytuacji. No dobra, no każdy związek się kłóci, no jakby my jesteśmy małżeństwem, to jest nieuniknione, wręcz przeciwnie, nie kłócić się w związku jest niezdrowe, moim zdaniem, to już podchodzi nie pod totalną nudę. Nie ma. Więc jakby to, że się spieramy, to, że o tym głośno mówimy, to jest jedno. To jest też po to, żeby innym pokazać, że to też jest okej, nie? Że pamiętaj, nie jesteś sam, każdy ma gorsze chwile. Dlatego w tych gorszych chwilach fajnie, jak Roger ma swoich przyjaciół, ja swoje przyjaciółki i po prostu. To, że spędzamy bardzo dużo czasu ze sobą, to jest jedno, ale też warto zadbać o ten czas osobno, żeby mieć, każdy z nas, mimo że prowadzimy wspólne życie, żeby miał też swoje życie na boku. Mam tak, tu na myśli o przyjaciołach. No macie dużo też wspólnych znajomych? No teraz już tak. Teraz już tak. Zebrało się tego trochę, no, wspólnego, no. Ale to tak było, że... Zwyczaj pary. Okej, no właśnie, bo do tego tak trochę nawiązywałem. Pary, no. A macie też dużo takich znajomych, że tylko twoi Karolina i tylko twoi Roger? Puh. Żeby tak jakby odseparować. Nie chodzi mi, że o to, że wiesz, że Karolina nie ma do nich wstępu, ale po prostu, że to jednak to są bardziej zdecydowanie twoi znajomi. A nie, no są piłkarze. Tacy piłkarze, jakby z mojej strony to jakby Karolina ich oczywiście wszystkich poznała, ale jakby i tak bardzo rzadko się z nim widuje, ale jak się już widujemy, to jakby w gronie tam męskim, żeby sobie pogadać o różnych śmiesznych rzeczach, jakby zawsze nam się ta kleje, ta gadka jest śmieszna, jest ja uwielbiam zdrowe. Z nimi. Ostatnio się widzieliśmy, to siedzieliśmy w restauracji 7 godzin, po prostu rozmawiając ze sobą, a ten czas minął, jakby to było 30 minut i nagle każdy patrzy na zegarek i mówi, o kurde, co jest. No uważam, że każdy w swoim związku przynajmniej raz w tygodniu powinien się widywać ze swoimi przyjaciółmi. Nawet jak jesteśmy w związku, to Roger ma co środę swoje spotkania. Ja mam akurat nie raz w tygodniu, bo to wszystko zależy od grafiku. Ja sobie tak nie mogę powiedzieć ten dzień, koniec, kropka, tylko wszystko jest tak naprawdę w locie. Jak się widzimy, to się widzimy, jak nie, to przez telefon i tyle. My kobiety mamy trochę inne podejście do spotkań niż mężczyźni. Mężczyźni na pewno tego potrzebują częściej. No, też mi się tak wydaje, że takiego 100%. Bardziej fizycznego. 100%. Tak. No, my kobiety mamy po prostu inaczej. Mężczyźni. Karolina też czasami lubi, jak ja wychodzę, bo sobie siedzi po tym sama w domu, odpala sobie świeczkę, poczyta książkę, obejrzy sobie coś. Ja lubię być sama w czterech ścianach, bo przez to, że tak dużo jest tych osób wokół mnie w świecie, w którym się obracam, bardzo sobie cenię tą swoją przestrzeń, to żeby po prostu nie odbiegać za daleko, być po prostu przy sobie. Bo jednak bardzo długi proces jest akceptacji i miłości do siebie, a w momencie, kiedy jest za dużo bodźców, po prostu jesteś z dala od siebie i częściej się frustrujesz, częściej jesteś niezadowolony, a jak ja już czuję, że jestem nieszczęśliwa, to znaczy, że po prostu muszę sama ze sobą pobyć. A jakie dawaliście sobie prezenty z okazji świąt? Jesteśmy przed świętami, więc idealnie możemy trochę powspominać. Raczej już został w sumie. No wiem, że został. Ty też jutro dostajesz w sumie. A, jutro dostanę? A, no tak. Masz rację. Zaraz znowu będą nas chytować, ale ogólnie chodzi o to, no, że... Wiadomo, Roger, no po to powstał ten podcast, to proszę cię. Night. W tym roku dostałem fajną parę butów od Karoliny, które są bardzo ciężko dostępne i gdzieś tam się czaiłem się na nie już naprawdę długo i ciągle mówiłem, a może nie teraz, ale są drogie. Dobra, teraz już je kupuję, już bym blisko je kliknąć i znowu nie. I mnie bardzo zaskoczyło, jakie dostałem ostatnio. A jutro właśnie jakby jako mój prezent na święta w tym roku, to po prostu zabieram Karolinę na tam prawie 5 dni do Dubaju, żebyśmy wrócili po prostu na Wigilię już do domu, więc to jest taki... Nasza wymiana. Nasza wymiana. A co było rok temu? Kurtkę Diora dostałeś. Roger teraz już myśli o nagłówkach, które się pojawią. Dobrze, a to... Okej, może inaczej. Jakby, jeśli chodzi, żeby to nie zabrzmiało, bo my nie rozmawiamy i nigdy nie pokazujemy, stąd też słyszysz pierwszy raz o naszych prezentach, bo my się tym nie... Tak, ja wiem, ja dlatego nie rozmawiamy, wiesz, o tym na co dzień, bo ja też mam takie podejście, że nie pokazujemy po prostu
tego, co od siebie dostajemy. Chyba, że jest to jakiś piękny, skromny upominek, mm-hmm. albo po prostu coś pluszek. Takiego. Pluszak, który ostatniego dostałam. No ale dobra, bo ja wiem, do czego bijesz i wiem, dlaczego też Roger od razu pomyślał o tym, o czym pomyślał. No ale dobra, no zupełnie serio, nie? No Roger był zawsze przedstawiany jako syn milionera bądź miliardera, teraz nie pamiętam dokładnie. Wiesz, ty patrząc na to, że jesteś tak długo w tej branży, dostałaś tyle razy w twarz za to, że cokolwiek ktoś chciał o tobie cokolwiek powiedzieć, przecież chyba to nie jest żadną tajemnicą, że jeżeli ciężko pracujesz, to zarabiasz kasę. Nie? Żadną. No to właśnie, to teraz wracamy do punktu wyjścia. Okej, kurtka Diora trochę kosztowała, to fakt. Torebka najprawdopodobniej też, ale to nic strasznego. On nawet nie powiedział, ile kosztują buty, bo się boi. To wiesz, bo to też chodzi o to, że nie możemy być zaszczuci. No nie, no ja bo albo pomyślcie sobie o tym, bo to jest trochę abstrakcja, nie? No bo przecież to nie jest tak, że no przecież pracujecie na tą kasę. Tak, jednak uważam, że to jest takie moje podejście, że jakby to, że my siebie obdarowujemy takimi rzeczami mhm. i oczywiście to, że teraz powiedziałam, co to było i w ogóle, no bo to wyszło naturalnie, natomiast na co dzień nie szczycimy się tym, bo nie czuję też takiej potrzeby. Jakby uważam, że to jest bardzo intymne też. Ale to, że... po co się tym szczyci? W sensie takim, że... Jakby do tej pory jedyne, co tak naprawdę my pokazujemy, to są wyjazdy. Mhm. Z takich, powiedzmy, z takich, no, ale takich auto droższych to, że rzeczy, pokazałam to, to coś inaczej było. To w przypadku akurat Karoliny to auto też miało zupełnie inne znaczenie. Tak, bo to było moje pierwsze auto, nie? Wiesz, pierwsze auto. Dobrze zaczęłaś to pierwsze auto. Spełnienie długo czekałam marzeń i tak dalej. I sama sobie na to wszystko ciężko zapracowała, ja to rozumiem. Ja, jakby ja tych rzeczy nigdy nie pokazywałem i też nigdy nie będę pokazywać, bo tak po prostu już mam. Jedyne, co tak naprawdę pokazujemy z tego, powiedzmy, tego high standard, to są wyjazdy jakieś tam. I to gdzieś tam chyba już każdy pokazuje, jak wyjeżdża na wakacje, to każdy pokazuje, gdzie poleciał i tak dalej. Więc to bardziej są takie rzeczy, ale tak to... Fotele w podcaście Żurnalisty zapewnia Yumisu. Znaczy, wiesz, bo to jest też taka jakoś spójna rzecz tego wszystkiego, nie? No bo co, bo teraz masz patrzeć, kto jaki ma zegarek? No absurd, nie? No bo po prostu zejdźmy na ziemię. No przecież też okłamywanie tego, że nie wiem, że robi się tylko i wyłącznie skromne prezenty, kiedy możesz, no to dlaczego? Ale nie? Jakby nigdy właśnie w sumie też nie mówiliśmy, że zrobimy sobie skromne prezenty, jakby w ogóle ale nie, no bo Karolina tego powiedziała, tematu, że ewentualnie nie ma, można jakby pokazać takie, coś skromnego. Takie czy takie pokazuje, ale wiesz co, inaczej jeszcze wypowiem się, dlatego że moja mama mi ostatnio na to zwróciła uwagę i to jest bardzo przemiłe. Że przez to, że nawet pokazuje te takie drobne gesty, takie bardzo ładne, że Roger o mnie pomyślał, nie wiem, tu mi królika kupił, czy jakieś kwiaty. To mobilizuje też innych ludzi do tego, żeby o siebie dbać. Mhm. I moja mama mi powiedziała, że tyle osób do niej podchodzi i mówi, kurde, ten mąż Karoliny jej dał ostatnio kwiaty, mój odczekał kilka dni i przyniósł mi na przykład sushi. Tak niespodziewanie, niezapowiedzianie, po prostu taką niespodziankę. I to gdzieś tam też jest taka przypominajka, że takie rzeczy można robić na co dzień i że to jest bardzo miłe. Oczywiście to w dwie strony działa, no ja co niedzielę robię oczywiście te naleśniki, jakkolwiek to nie zabrzmi, to jednak są tylko dla Rogera, bo ja ich nie jem. Ja mam inne swoje jedzenie, natomiast... upominki są pokazywane po to, żeby pokazać, że jest miłość, że należy ją dbać, to nie chodzi o cele, pielęgnować. Tylko o pamięć. Tak, pielęgnować bardziej w tą stronę. A innych rzeczy no, nie chcemy pokazywać, bo to też nie jest w naszym stylu. To jest naprawdę, jak niektórzy myślą, że my pokazujemy całe swoje życie na Instagramie, to tak naprawdę no jest ułamek, nawet jeszcze mniej. No, to akurat tego mi nie musicie mówić. Ja zdaję sobie sprawę z tego, jak to mniej więcej wygląda. Dlatego też tak mówię, jeżeli chodzi o te prezenty, bo to wydaje mi się po prostu dla mnie prezenty są fajne, fajnie jest o kimś pamiętać, dać nawet mały upominek. Ja rozmawiałam z Rogerem, że nawet fajnie jest, tu nie chodzi o ilość kwiatów, tylko nawet możesz mi jedną różę przynieść. Ja będę po prostu w skowronkach, że w ogóle o mnie pomyślałeś, pamiętałeś i z uśmiechem na twarzy pokazujesz mi uwagę swoją. A jest coś, czego w życiu wam brakuje? Już nie chodzi mi o kwestie materialne i tak dalej. Zastanawiam mnie po prostu, czy jest coś takiego, o czym mogliście pomyśleć. Fajnie byłoby mieć bliżej rodziców. No jakby jesteśmy tu praktycznie sami. Jedyny jakby mój brat też jest na miejscu i mam z nim... No ja moich w ogóle tu nie mam. Fenomenalne relacje i w sumie rozmawiamy codziennie. A tak to jakby rodzina gdzieś tam jest daleko. W sumie to jest takie coś, że po prostu czasami po prostu nawet się zobaczyć na jakiś tam niedzielny obiad czy coś, jakby nie wchodzi w grę, bo pojechać na niedzielny obiad do Szczecinka albo vice versa, jakby
Jakby za daleko po prostu, jakby to nie miałoby sensu, bo każdy byłby zmęczony na tym obiedzie, by zasnął na nim, jakby. To są takie rzeczy. Więc a nie myśleliście o tym, żeby przetransportować ze Szczecinka do Warszawy? Jakby powiem tak, jakby gdzieś tam jest pomysł, jak już będzie jakiś mały... Bobo. To żeby na pewno, ściągnąć na pewno wtedy ściągnąć mamę Rogera. Moją mamę na pewno. Do Polski. I ten, żeby była gdzieś blisko. Ja już jej powiedziałam, że jej będę dzieci podrzucać, bo to też nie jest tajemnicą, to mówię głośno akurat w domu, nie na swoich social mediach, że moim zdaniem mama Rogera tak podołała wyzwaniu i tak dobrze wychowała swoich dwóch synów, że ja jej po prostu swoje dzieci będę podrzucać, bo to jest super. A wtedy pamiętam, mama Rogera to mi powiedział, daj mi pobić babcią. Nie, wspaniała kobieta, pozdrawiamy cię, mama. Naprawdę świetny przykład na macierzyństwo. Okej, okay, a Roger, teraz szykujesz się do walki? Na 20 będziesz walczył. Miałem się bić na 20. A teraz renegocjują z wszystkimi kontrakty. Miałem się bić na 20. Gdzieś tam w kulwarach to wszystko było. Ale też już jakby jest oficjalnie, że będzie turniej na 20. A mój przeciwnik, który jakby był już na tą galę, będzie się bił na tym turnieju. I ten pomysł tam... Nie padł tak dawno temu, jakby wszystko było dogadane, już trenowałem, już sparowałem na tą 20 i po prostu moja walka została przesunięta na kolejną galę, już tam znam daty i wszystko, ale wolę nic nie mówić, żeby potem nie było problemów z tym samym przeciwnikiem, po prostu robimy to na następnej gali, nie na tej. I też z tego powodu powiedziałem sobie, bo naprawdę w sumie od I-Liga, od momentu, kiedy zacząłem się przygotować, nie miałem żadnej przerwy. Takie, że może tydzień gdzieś tam wakacje i też tam gdzieś było trenowane, więc ani nie miałem takiej chwili, żeby odetnąć na chwilę od tego wszystkiego. Jak się teraz dowiedziałem o tym, tam nie wiem, 2-3 tygodnie temu, to już nie chcę, nie wiem do końca, kiedy to było, dostałem telefon, że jakby walka jest przesunięta przez to, że jest ten turniej i muszą coś po prostu, na jubileuszową galę chcą zrobić coś kompletnie nowego, czego jeszcze nie było, więc dlatego tak jest i uznałem, że po prostu przez to sobie grudzień robię kompletnie off, nie idę na żaden trening, jeżeli chodzi o MMA, gram sobie w padla, siłownia, jakby kompletnie coś innego i od stycznia zaczynam znowu zapierdzielać ciężko, bo wyzwanie bardzo mocno mnie czeka, ale się cieszę na to. Powiem ci, że niesamowita ulga, że teraz Roger nie będzie walczył, bo jednak ja mogę odpocząć też psychicznie. No tak, no bo ty tam jesteś dość mocno psychicznie też zaangażowana i zresztą Roger tak mówił, że ty tam potrafisz wszystko przygotować i tak dalej. Roger cię chwalił w tej naszej rozmowie. No, to jakby do pierwszej walki naprawdę Karolina robiła absolutnie wszystko. Czeka, dalej nie? Ale w drugiej walce nawet ja już powiedziałem też, że już starczy, bo to naprawdę tłumacz, to nie że jest się tak. Bardzo, ja się nie wyrobiłam ze swoimi rzeczami jakby Karolina w pracy. Ma bardzo dużo swoich rzeczy jeszcze i drugi raz ją znowu na to jakby może nie zmusić, ale jakby nawet wiem, jakbym poprosił, to by Karolina by to zrobiła, więc od razu ja od początku, koniec, od samego początku do tej walki teraz na fejmie powiedziałem, że słuchaj, idę do dietetyka, on mi rozpisze dietę i taki prywatny kucharz po prostu będzie mi robił wszystko codziennie, co mi dietetyk rozpisał. I tak też było do tej walki. Waga, wszystko było zrobione i jakby to jest też ułatwienie bardzo. Czy to smakuje tak samo dobrze, jak Karolina gotowała? Ani trochę, bo no, mimo wiesz, wszystko... Roger lubi na świeżo, a ja robiłam mu wszystko na świeżo. Przygotowane już jakiś czas, odgrzewasz, to nigdy nie będzie tak samo smakowało, jak świeże podane do stołu. Jeszcze od żony i tak z sercem i to wszystko jakby pyszne były te niektóre rzeczy. Potem było tego coraz mniej, ale bo coraz musiałem więcej zlejść z wagi, ale uwielbiałem to mimo wszystko, a teraz było mi trochę ciężej z tym jedzeniem. Zrobiłem to i do tej kolejnej walki też od stycznia, może nie od stycznia, Jezus, ale... Jezus, Roger teraz przypomniało, że ty u mnie byłeś, jak ty ścinałeś wagę, tyle to było włożyłeś. To było straszne wtedy, bo wtedy więcej ścinałem niż tym razem. Jejku. To było strasznie. Tutaj przecież wodę piłem, pamiętam, bo byłem głodny i piłem wodę. To teraz wrócił trochę większy. Jeszcze lustelko ci oderwali. To jeszcze w moim aucie. Tak, na parkingu tu, no. Więc... Szykujesz się, na pewno dwa razy w przyszłym roku mnie zobaczycie, może i trzy, zobaczymy jak to wszystko pójdzie, czy mnie będą oszczędzać kontuzje, czy nie, ale ta następna walka szykuje się bardzo mocna, ale jestem gotowy na to wyzwanie i w sumie jakby jaram się tym, że mogę zawalczyć z kimś takim. Okej, okay, a dostaniesz kogoś medialnego teraz też? Tak.
Tak, to już będzie persona dużo, dużo mocniejsza medialnie. Tak, 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 tak. No bo wiesz, twoja przygoda od frików przecież miała się zacząć od Sebastiana Fabińskiego. To już nie jest żadną tajemnicą, jakby też to powiedziałem ostatnio, że ja wszedłem do frików, żeby zobaczyć z Sebastianem. Ale i chyba tak byś nie dał też... rady tak zupełnie poważnie. Widziałem jego trzy ostatnie walki. jakby na pewno by mnie podobał na konferencjach z nim, to na pewno, bo akurat co jak co, ale to potrafi bardzo dobrze umie grać. Nie, wiesz, jest, co, nie, jest mega dobrym aktorem, ale nie powiedziałabym, idzie... żebyś nie podobał na konferencjach, dlatego że wiesz, on jakby nie robi dymów też, on po prostu sprzedaje swoją personę, no to też, jakby to jest całkiem inne podejście. Koniec, uważam, że jakby jeżeli chodzi o konferencje, tak jak teraz na przykład byłem propsowany, że mój przeciwnik próbował mnie gdzieś tam z każdej strony kąsać i gdzieś tam gasiłem te jego argumenty bardzo szybko, gdzie on po prostu zamilkł i nie wiedział, co ma powiedzieć, to tutaj z Sebastianem, który jest moim zdaniem wybitnym aktorem, nie byłoby mi tak łatwo, ale z drugiej strony uważam, że on by mnie też tak nie zaczepiał, jak to robił mu ostatni przeciwnik, tak też uważam. No, jeszcze raz wracając do Ritum, jakby tak, jak wchodziłem do frików, to walka celowa pierwsza i propozycja pierwsza z federacji była właśnie Sebastian Fabiański i to miała być jego walka pierwsza i moja pierwsza. Potem gdzieś to się coraz bardziej rozjeżdżało, już po tej mojej drugiej walki to już w ogóle jakby nie miało za bardzo już sensu, a teraz jakby to już jakby w ogóle nie, no jakby też jest gdzieś tam jasna deklaracja z federacji, że jako zawodnika już Sebastianie zobaczymy. W innej roli jest taka szansa, bo mimo wszystko w tych innych rolach super się sprzedawał, jakby to fajnie się oglądało. W rolach po prostu się sprawdził. W rolach się sprawdził zdecydowanie jakby jeden z najlepszych zdecydowanie, jeżeli chodzi o granie rol. I to umie, no i umie. No, umie, no. To i też jest inteligentnym facetem, nie ma co w ogóle... Ja jakby też poza kamerami z nim rozmawiam normalnie, jest naprawdę... Ja uważam go za w porządku gościa, ale gdzieś tam w tej klatce coś... Jakby to nie jest dla każdego, jakby to też mówiłem w wywiadach, że nie dla każdego jest wchodzenie do klatki i dać sobie po twarzy, grzecznie mówiąc. No, dobra, ale czekaj, ale to co powiedziałem wam przed podcastem? Uważacie, że Sebastian, nawet gdyby dostał trzy razy i przewalczyłby, to po prostu by wszedł i stwierdziłby, że dobrze, najwyżej mnie pobiją, nie zyskałby tylko i wyłącznie sympatii, którą zyskał na konferencjach, bo on tam na pewno zyskał, moim zdaniem. Że ludzie go polubili, że po tym wszystkim, co tam się działo, uważam, że Sebastian był naprawdę lubiany. Ludzie bardzo chcieli, żeby on jeszcze w tej klatce coś zrobił, bo wtedy on to byłby jedną z największych gwiazd. No właśnie, i teraz pytanie takie, czy on wykorzystał całkowicie szansę, którą dostał? Uważam, że nie całkowicie, uważam, że ta pierwsza walka, którą miał tą pierwszą, to rzeczywiście mógł przegrać, bo sam jakby z nim rozmawiałem, to ani razu nie sparował, bo miał jakąś rolę i nie mógł sobie nic zrobić z twarzą, więc to była już pierwszy raz, dostał w twarz na walce, a to nie wyjdzie nigdy, bo musisz dostać w twarz na treningu. Po co brać walkę, skoro nie sparujesz ani razu? No właśnie, i teraz pytanie, czy to jest okej, czy to jest uczciwe. Wiesz, co mi się też wydawało, może, że jakby widział też i dopropsowali go trenerzy na treningach, że mocno bije, bo widziałem te tarcze, naprawdę nieźle bije w te tarcze i mocno, że po prostu mówili, że jak go trafisz, to wygrasz na i tak dalej. Na tarcze nie oddaje. Nigdy. A w tej drugiej walce mimo wszystko gdzieś tam poszedł na tą wymianę z Filipkiem, coś tam porobił, po prostu dostał i gdzieś tam chęć walki lub rzeczywiście jakby kolano mu nie pozwoliło na dalej, to tutaj jakby też jakby rozmawiałem z nim nawet już po gali, rozmawialiśmy chwilę, bo tam zadzwonił do mnie i przegadaliśmy w sumie wszystko, jak gdzieś rozumiem, co tam się wydarzyło, ale moje osobiste zdanie jest takie, że miał bardzo duże szanse nawet wygrać z Wardęgą. No jasne, że tak. To jest moje osobiste zdanie i w sumie chyba nie tylko nawet moje, bez ale kolana. Nawet bez kolana uważam, że miałby duże szanse wygrać tą walkę, więc szkoda, że tego nie doszło. Nie, czekaj, bo on wygrał. To ja to znaczy przez dyskwalifikację. Przez dyskwalifikację wygrał. No, jakby kończąc temat Sebastiana, sama walka w sobie nie jest dla niego. Wszystko dookoła tego świata, aktorstwa, show jest jak najbardziej dla niego. Tak, to prawda. Jeszcze miałeś walczyć z byłym facetem już Dody. Były takie propozycje. A skąd ty masz takie w ogóle informacje? Ja wiem wszystko. Były takie propozycje, tak. No, nawet chcieli to promować trochę na tej zasadzie. Okay. Że Roger od ciebie, a tak, pan Dariusz od pani tak, Doroty. Były takie pomysły, ale tam bardzo duża różnica wagi też była, gdzie on też nie był w stanie zejść. Zrzucić. Ale ty chciałeś chyba tego. Ja nawet gdzieś tam mówiłem, że mogę, bo po prostu taki jestem, gdzieś tam uważam, że od tego są wyzwania, o to było też na pewno bardzo duże wyzwanie, ale uważam to wyzwanie, które teraz będę miał, jest mimo wszystko gdzieś tam cięższe.
z samego nawet doświadczenia tego zawodnika, więc... No bo tam się, chyba to się nie odbyło przez to, że Hajlik chyba się rozjechał wtedy, nie? Bo to... No miałem wywiadczy z kimś innym na Hajligu wtedy. No właśnie. Tam był ktoś inny jeszcze, nie. No ja wiem, ale tam no, jakby też była propozycja w Hajligu, żeby walczyć z nim, tak to pamiętam. No dobra, i to jest już zamykając naszą rozmowę. Karolina, jest ktoś, kogo chciałabyś zobaczyć naprzeciwko Rogera? Tak z naszego polskiego show biznesu. W sensie w klatce? Załóżmy, że kobiet nie bije, więc Karolinę Gilon nie wskazuj. Kogo? Kogo chciałabyś zobaczyć? Wskazałabym chyba inną osobę w tym przypadku. Ale proszę cię, pani Leitner? Nie. Dalej mam strzelać? Zapiszę o Karolinie Pisarek. No nie, no powiedz kogo, jestem ciekawy. Kogo chciałabym naprzeciwko Rogera zobaczyć? Dobre pytanie. No pomyślmy sobie na głos. Kto w polskim show biznesie mógłby też powalczyć? Powalczyć. Piotrek Stromowski przychodzi mi pierwszy na myśl. Dobry aktor, nie wiem, czy umie się bić. Umie. Umie? Piotrek umie wszystko. No. Ale on nie jest cięższy trochę? Piotrek jest do zrobienia. Ile Roger ważysz? Z Piotrem no, mógłby się bić. Walka jakby waży 8-4 się bije. No to jakby. Myślę, że Piotrek. No zrobienia. To tak najbardziej chyba z tego wszystkiego, co mówisz, jeśli chodzi o polski show biznes. No, czy to jest na pewno osoba, która wydaje się jakby coś potrafiła? Natomiast jeśli chodzi o cały show biznes, wiesz, ja ludzi z show biznesu tak nie widzę w tych klatkach. Mhm. Całkiem inaczej postrzegam jednak artystów. Wiesz, dużo teraz jak na przykład też piłkarzy wchodzi do bardziej świata. Na piłkarza bym patrzyła, dlatego że Roger sam był piłkarzem. Nie, jakby też, żeby od razu powiedzieć, jakby ci piłkarze, co teraz tu przychodzą, jakby są o wiele bardziej znani, o wiele lepsi, o wiele lepszą karierę zrobili niż ja w piłce, to też trzeba jasno powiedzieć. Gdzieś tam sobie grałem w piłkę na niezłym poziomie, gdzieś tam coś zabrakło, ale to mniejszy z tym, a tam chłopaki teraz ci, co naprawdę tam schodzą, to naprawdę mają niektórzy naprawdę karierę pełne podziwu. No. Super... Tam jakby są różne propozycje, nawet z tego piłkarskiego świata. Jedna już była, ale jeszcze podpisał kontrakt w Ekstraklasie, więc jeszcze trzeba chwilę na to poczekać. Możliwe, że do tego dojdzie. Taka też była gdzieś następna propozycja. Jakby w sumie się naprawdę na prawie wszystko zgadzam, jakby. No właśnie, wiem. To Karolina, o kim chciałaś powiedzieć? Że super by było przedstawienie piłkarz z piłkarzem, dlatego że jakby trochę gorzej, że Roger się ze wszystkimi z nimi praktycznie lubi, bo się ziomkuje. Natomiast samo przedstawienie mogłoby być dobre, bo mają podobny vibe. Czyli Roger nie byłby onieśmielony żadnym z nich, tylko wręcz przeciwnie, szedłby w tą samą gierkę z nimi. Bo jednak Roger ma, mimo że tego tutaj nie pokazuje, to ma takie alter ego piłkarskie. No, piłkarzyk. A wiesz, jak się mówi o piłkarzyki i pajacyki? Też nie wszyscy. Jakby no, nie można, wiem, że nie można wszystkich rzucać, ale jakby gdzieś tam, gdzieś jest prawdą nawet w tym pozytywnym sensie, gdzie gdzieś tam lubimy się wygłupiać i tak dalej, jak najbardziej. No dobrze, a myślisz, że z Tyborem dałbyś radę? Czasem też masz taki niewyparzony. Co myślisz, z Tyborem dałbyś radę? Nie, w życiu. W sensie, jakby z tego co... Nie, jakby to ja mówię, jakby to też są moje słowa do Karoliny, że ja uważam, nie chciałabym, żeby mój się mąż z nim nie będę się nigdy z nim bił. Po pierwsze, ja się znam z nim od dziecka, po drugie, jest o wiele lepszy ode mnie. Nie boję się tego powiedzieć. A takie, co najbardziej jest jakby w nim przerażającego, on jakby ja widziałem, jak on sparuje z zawodowcami, gdzie nie wygrywa, ale wstaje, idzie dalej i się dalej z nimi klepie, dostaje drugi raz i znowu wstaje i dalej się z nimi klepie. Tak. I to jest coś takiego, przez to też jest w swoim życiu, gdzie jest mimo wszystko, bo wyjść z domu dziecka i mimo wszystko zrobić coś ze swoim życiem, jeszcze na taką skalę, jakby to są wariaty dwa, ale na sam koniec gdzieś tam mimo wszystko mega im kibicuję, bardzo ich mimo wszystko lubię, znam ich od dzieciaka. To są, jest dwóch wariatów, którzy mimo wszystko ze swojego życia coś zrobili fajnego, bardzo ludziom pomagają, naprawdę. Czy zwierzakom, budują te domy, jeżdżą po tych domach dziecka, zbierają różne rzeczy, fundusze dla biednych dzieci i tak dalej, naprawdę robią bardzo, bardzo dużo dobrego. Wracając do tematu walki, uważam, że Paweł Tyburski jest najlepszym freakiem w Polsce, jeżeli chodzi o gościa, który nigdy zawodowo nie walczył. Też mi się chyba tak wydaje. I jest dla mnie zdecydowanie najlepszy.
Ja chciałbym, ja czekam na jego książkę, bo wiem, że pisze, albo już napisał. Nie, nie, jeszcze nie jest gotowa, ale tak, tam no, będzie... No, on jest bezpośredni, prawda? Znaczy, bardzo. Ja mam nadzieję, i to on do mnie dzwonił i pytał się, czy napiszę mu jakąś tam o tej książce, ja do niego wiem, że napiszę, ale jeżeli napiszę wszystko, a powiedziałem mu, że ja dużo wiem, jeżeli napiszę wszystko, nie ma żadnego problemu. No, pewne rzeczy nie do końca można też pisać, no, są pewne rzeczy gdzieś tam lepiej, żeby światła dziennego nie zobaczyły. Nie, bo to jest gość, o którym można by było zrobić film. I mówię zupełnie poważnie. Też tak uważam. I wydaje mi się, że to był doskonały film o tym gościu i naprawdę wydaje mi się, że on jest też dużo fajniejszy niż ludziom w ogóle może się wydawać, bo to jest naprawdę bardzo fajny. Jest w porządku gościem. Tak, no. Bardzo no jest też barwną gość. Bardzo postacią i głośną bardzo postacią, bo pamiętam, że z Pawłem, jak szliśmy coś tam nagrywać, to on po prostu tak głośno mówi, że się ogląda, patrzy, czy wszyscy patrzą na nas, bo po prostu tak, no to, taką, no taki ma sposób taką, bycia. I energię ma też taką, jakby, no, on tak jest. Za dużo energii. Za dużo, nie? A ich jest dwóch, a powinno być ich czterech. To wszystko powinno podzielić, bo oni też tak. Genetycznie są tak usposobieni, no. Że te geny też są niesprawiedliwe. Piotrek też bardzo dobrze umie się bić, tylko ma trochę pecha z tymi kontuzjami, ale naprawdę też umie się klepać bardzo dobrze. No, naprawdę. Dobrze, bardzo i to bardzo wam dziękuję. To była wielka przyjemność, że was razem gościć. I wesołych świąt wszystkim. No właśnie.